Dziś ostatni dzień listopada, dziś zatem Andrzejki. Skoro tak, no to my wybraliśmy się do Muzeum Wsi Opolskiej, by wraz z panią Elżbietą Oficjalską, no właśnie, powróżyć państwu. Dzień dobry, pani Elżbieta. Dzień dobry. To co, nalewamy wody i co, powinniśmy zacząć wróżbę, bo klucz też mamy, no ale to oczywiście w sposób symboliczny, nie będziemy tutaj lać wosku. Dzisiaj się leje wosk, czy się wróży z fusów, pani Elżbieta? Tak właściwie naprawdę. To powinno się w Wigilię, czyli wczoraj, Wigilię Świętego Andrzeja, ale nic nie zaszkodzi. W tej chwili jest ten 30 również dostosowany do tego i można to robić również i dzisiaj. A pan pokazuje jedną z najbardziej popularnych wróżb i najbardziej kojarzoną z Andrzejkami, czyli lanie wosku. I dobrze, że ta świeczka jest woskowa, bo należałoby ją rozpuścić i wtedy przez taką właśnie dziurkę od klucza przelewając, mamy tę wróżbę tak jakby usankcjonowaną, że nie jest to, bo jeżeli zwykłą świeczkę weźmiemy, to będzie zwykła zabawa. A tutaj już te moce działają. Ta moc działa. No właśnie, to teraz powiedzmy, w tej współczesnej tradycji jeszcze te elementy pojawiają się? Czy to rzeczywiście jest domena wsi? Z miasta zniknęły wróżby, czy one przeszły po prostu w charakter zabawy? I w mieście, i na wsi przeszły, mają one charakter wyłącznie zabawowy. Kiedyś to było takie święto, takie uroczystość, spotkanie panien, młodych dziewcząt, które stały tuż przed zawarciem związku małżeńskiego. Dla nich to było ważne, żeby właśnie się dowiedzieć, czy w tym roku wyjdą za mąż. No, żeby jakąś tą przyszłość móc ogarnąć i wiedzieć, co się będzie działo dalej. Posiłkowano się również wróżbami i traktowano je poważnie, czyli właśnie starano się spełnić wszystkie warunki, czyli tak jak powiedziałam, właśnie wosk, a nie jakieś inne tam topidła. I tak samo z innymi jakimiś zabawami, czy to rzucaniem przez ramię obierki jabłka, żeby pierwszą literę imienia chłopca znaleźć, czy to pies wybierał na przykład dziewczynę, bo miała kość albo jakiś smakołyk dla tego psa, gąsiora. Było mnóstwo takich zabaw. Do tego, takich właśnie zbiorowych. Do tego jeszcze były takie zabawy, które dziewczyna mogła sama zrobić, tak, bo one wymagały takiego właśnie, takiej samotności. Dlatego, że na przykład wpisała karteczki z imionami chłopców, których miała na myśli. I ona to właśnie składała. A czemu przez klucz, pani Elu? Klucz jest okrągły i klucz jest też takim właśnie urządzeniem, narzędziem, które otwiera coś. Także tutaj on otwiera tą drogę do tego, co jest niepoznane, co jest przyszłością, co jest gdzieś tam jeszcze ukryte. I to właśnie tak pozwala jakoś wejść głębiej w to. Czyli tak naprawdę tyczy to pań kobiet, a mężczyzn nie? Wyłącznie. Wyłącznie i tak, jak mówię, młodych, niezamężnych. W tej chwili właśnie jest to zabawa wszystkich. Jest to dobra okazja do tego, żeby się spotkać, żeby miło spędzić czas. Jeśli się chce, to właśnie się wróży. Czasami nawet wróżby są niepotrzebne, ale czasami dla zabawy jest to dla przypomnienia sobie, jak to wyglądało i nawet pośmiania się, co to wyszło z tego na wodzie wzoru. Jest to taka właśnie okazja do zabawy. Zaraz zobaczymy, ale co to. Tak, czy byli tacy specjaliści, pani Elżbieto, którzy odczytywali to, co się pojawiło? Nie, to dziewczyny we własnym gronie. Było ich kilka, każda z nich lała, a później one wszystkie razem starały się ten wzór jakoś rozszyfrować. Można było tutaj sobie oczywiście wiele dopowiedzieć, bo w zależności od tego, jak się obróciło tą figurę, która się powstała na wodzie, z boku, do góry, na dół, przechyliło się, wychodziły różne znaki, z tego można było odczytać i sobie nawet dopowiedzieć pewne rzeczy, bo do przyszłości właśnie trzeba też pływać. Czy więcej nie dopowiadano niż jak się chciało, to się dopowiadało oczywiście. Jak się dzisiaj chciało, jest tak. Jakaś współczesna forma, czy to przeszło w nieco inny świat, czy w świat wirtualny również, jeśli chodzi o taką naprawdę dzisiejszą, 21-wieczną współczesność, jeśli chodzi o andrzejkowe wróżenie? Andrzejki są raczej dalej w dalszym ciągu bardziej do spotkania takiego tête-à-tête, czyli w kilka osób, bo jest to okazja właśnie, tak jak mówię, do zabawy takiej domówki, powiedzmy. Czyli wirtualnie no można to zrobić, ale to już nie ma takiego wymiaru, a ci, którzy żyją w tym świecie wirtualnym, tutaj nie sądzę, żeby znaleźli jakieś wartości, które by warto było przełożyć właśnie na tą wirtualną rzeczywistość. To co mi wyszło tutaj, pani Elżbieto, tutaj takie coś mamy, to co zdążyło się przez ten czas naszej rozmowy. No mi to Australię przypomina, ale nie wiem, a czy mnie to... koguta.
A, proszę bardzo. Tutaj jest grzebyczek. Ale to miała baba koguta, no to tak, ale wolałbym podróż do Australii. Czy można byłoby takie rzeczy? Wybieramy. Chce pan Australię, jest Australia, nie kogut. I tym to optymistycznym akcentem zapraszamy państwa na te andrzejkowe wróżenia, bo pewnie dzisiaj ten wieczór dla wielu właśnie będzie taką formą zabawy. Pani Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej, była naszym i państwa gościem. To pamiętajcie państwo, jakie atrybuty trzeba rzeczywiście mieć do tego, by chociaż na chwilę przenieście w historię, bo głównie jednak chyba XVIII-XIX wieku niż współczesną, prawda? No jeszcze początki XX wieku też, ale im bliżej współczesności, tym rzeczywiście mniej magii. Niech Państwu się wywróży jak najlepiej, a jak nie, to sobie Państwo po prostu dopowiedzą.